Jesteśmy w Warszawie na konferencji For Developers. Moim gościem jest Emilia Maj, która na co dzień pracuje w Software House Monk oraz bardzo aktywnie udziela się w organizacji Web Muses. Witaj. Witam, dzień dobry. Jak wrażenie po pierwszym swoim wystąpieniu? Pierwszym i ostatnim. Tak, bardzo dobre, bardzo dobre. Fakt, że może publiczność nie była tak liczna, było tam z 20 osób zainteresowanych, ale myślę, że dyskusja, która odbyła się po spotkaniu, była bardzo owocna i fajnie było wymienić spostrzeżenia z programistami. Jakie pytania padały ze strony programistów? No chyba jedno z najciekawszych to było, czy się czuję zaszczuta przez programistów. Czujesz się? Nie, absolutnie nie. Nie pracuję z samymi fantastycznymi programistami, programistkami. I tutaj myślę właściwie o tym, o czym ja mówiłam, o konflikcie, który słyszę, że jest między designerami a programistami. No tutaj u mnie nie występuje, nie mam takich doświadczeń. I w sumie chciałam się podzielić tym, chyba jak robić, żeby takich konfliktów nie było. Okej, na co dzień zajmujesz się user experience i chciałam cię zapytać, czy jest to umiejętność, której można się nauczyć, czy trzeba mieć jakiś naturalny talent do tego? Myślę, że tak jak ze wszystkim, uważam, że wszystkiego się można nauczyć. Ja akurat tutaj wywodzę się z ASP, czyli nie z takiego, z takiej szkoły, gdzie trzeba najpierw rysować i malować, dopiero potem można cokolwiek innego robić. I bardzo często odpowiadam, tak, można się nauczyć rysować, można się nauczyć malować, można nauczyć się projektować aplikacje, można się nauczyć kodować, zawsze i w każdym wieku. Jednak oczywiście predyspozycje są potrzebne. Myślę, że akurat w tym zawodzie takie umiejętności logicznego bardzo myślenia, grupowania pewnych rzeczy, nazywania pewnych rzeczy i przede wszystkim wielkiej empatii do innego użytkownika, do człowieka jest bardzo potrzebna. Takie też umiejętności wchodzenia w czyjąś skórę czy w czyjeś buty, jak to mówimy. A to chyba bardziej cechy kobiece, prawda? Chyba tak. Może tak? Dlatego też dużo user experience projektantów jest kobietami, aczkolwiek to też nie jest reguła. Tutaj oczywiście, jeżeli mówimy o user experience, to bardzo szeroki dział i tak już mówię na swojej prezentacji, jest to user experience można zobaczyć i w layoucie, i w grafice, i w nazewnictwie, i w kodzie. Jest to bardzo szeroki dział, gdzie każdy gdzieś tam ma swoją działkę i też wymaga innych umiejętności. Wiem, że interesujesz się różnicami kulturowymi w tworzeniu user experience. Jakie mogłobyś takie największe trendy czy różnice wskazać? Właściwie moje zainteresowanie najpierw wyszło z praktyki, ponieważ pracowałam dla różnych klientów. Pracując jako designer w Applicake'u, miałam tam kontakt z klientami ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, a także z Indii, z Włochami teraz pracuję i zauważyłam, że są jakieś ponadczasowe i ponadtrendowe elementy tych interfejsów, które cechy, które są przypisywane danym narodom czy kulturom. I na tej zasadzie zaczęłam też szukać innych takich cech w innych aplikacjach. No i na przykład bardzo jakąś taką rzeczą, którą na pewno widać gołym okiem, są interfejsy na przykład chińskie czy japońskie, a krajów niemieckojęzycznych. Minimalizm w krajach niemieckojęzycznych jest podstawą, natomiast gdzie w azjatyckich stronach ilość linków, które liczymy w tysiącach, jest podstawą i to jest interfejs, którym ci użytkownicy się jak najbardziej odnajdują. Wiem, że działasz też aktywnie na rzecz promocji kobiet w branży IT. I jakie są twoje doświadczenia, twoje wnioski związane z tym, czy kobiety rzeczywiście mają trudniej, czy kobieta na stanowisku programisty różni się tak naprawdę umiejętnościami od mężczyzny na tym samym stanowisku? Myślę, że nie, absolutnie nie. Umiejętnościami tutaj może się różnić, jeżeli mam mniejsze rzeczywiście umiejętności albo doświadczenia, prawda? Tak. Jakby moim zdaniem jesteśmy na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o nasze umiejętności, czy o swoje predyspozycje, może tak. I wcale nie uważam, że kobiety mają ciężej czy trudniej. Czemu jest ich mniej? No właśnie, wydaje mi się, że to wychodzi tylko od tego, od naszych stereotypów i zachowań w społeczeństwie, gdzie dziewczynom jest zawsze powtarzane, że na politechnikę idzie chłopak, a nie dziewczyna, a matematyka jest za trudna i kodowanie jest w ogóle, to nie jest to, co dziewczynka powinna robić. Może kobiety mają o tyle, czują się mniej komfortowe, ponieważ są otoczone przez samych chłopców i czasami tutaj to wpływa rzeczywiście też na stosunek i poczucie w twojej firmie, kiedy jesteś otoczona przez samych mężczyzn, ale tak naprawdę
śmiem też wyrażać zdanie, że kobietom jest łatwiej w tym biznesie, ponieważ jakby nie było, właśnie jest mniej kobiet, czasami jest to też przywilej nas, powinniśmy też to wykorzystać, ale jakby nie było, ja właśnie walczę o to, o zmianę sposobu myślenia. I przede wszystkim u samych dziewczyn, a nie u otoczenia, bo to naprawdę od nas to zależy, jak o nas myślą inni i jak się odnajdujemy też w firmie. Jak myślisz, w ciągu ilu lat ta zmiana się dokona? W sensie w myśleniu kobiecym. No ja myślę, że już te pokolenie teraz tych dziewczyn, które teraz mają 12-13 lat, to już myślenie jest inne. W ogóle tak właśnie jeszcze fajny przykład taki, że wczoraj organizowałyśmy w Krakowie Race Girls Youth, czyli imprezę, gdzie na jednodniowym warsztacie dziewczynki mogły poprogramować w Ruby on Rails. I to były dziewczynki w wieku 11-18 lat. I one były mega wkręcone, zrobiły w ogóle wszystko 3 razy szybciej niż myślałyśmy. I myślę, że już te dziewczynki naprawdę będą inne i one już, myślę nawet, że dzięki temu całemu ruchowi, który teraz odbywa się w IT, który wspiera właśnie kobiety w kodowaniu, one już będą inaczej myślały i na pewno już nie będą uważały, że na politechnikę idą tylko chłopcy. Dobrze, co najbardziej podoba Ci się For Developers? Wydaje mi się, że to, że jest bardzo dużo różnych ścieżek. Przeważnie byłam na konferencjach, gdzie jest bardzo sfokusowana na konkretny temat, a myślę, że tutaj się mogą spotkać ludzie z bardzo różnych branż, firm, zespołów, którzy mogą się wymienić doświadczeniami. Myślę, że to jest dosyć niebywałe, ale też atrakcyjne. W takim sensie właśnie, że ludzie, którzy na co dzień się nie spotykają, mają okazję się spotkać i wymienić doświadczeniami. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Emilia Maj.